Cześć, Tu Kaśka Śledziewska i Renata Włoch, badaczki z DELA współautorki autorki książki Gospodarka Cyfrowa. Zapraszamy do wysłuchania podcastu Gospodarka Cyfrowa 360 Stopni. Pogadajmy o rynku 4.0, czyli o platformach, czyli o modelach biznesowych, w których tworzy się wartość dodaną poprzez łączenie różnych stron rynku, minimalnie dwóch stron rynku. I tak się zastanawiam, jak. Ta rozwój generatywnej sztucznej inteligencji, to, czy to coś zmienia? To, co jest ciekawe w platformach i na co zwraca uwagę bardzo wielu badaczy, to to, że platformy nie tylko tworzą rynek, ale platformy są rynkiem. I teraz ciekawe jest to, w jaki sposób na tym rynku będą działały efekty sieciowe w momencie, kiedy spora część aktorów działających na tym rynku będzie generowana przez sztuczną inteligencję. I to będą na przykład boty, to będą rozmaitego typu instytucje, które będą wykorzystywały tę sztuczną inteligencję. Czyli generalnie mówimy o tej sytuacji, w której sztuczna inteligencja generuje jakieś treści, jakieś treści cyfrowe, czyli może to być tekst, może to być obraz, może być to audio, i one jak gdyby są również konsumowane przez inne systemy sztucznej inteligencji. Czyli mówimy o takim świecie, w który staje się tak rekursywny, na... ja ci wyjdę słowo. To jest dobre słowo. On się staje rekursywne, co to znaczy? Być może internet będzie gonił za własnym ogonem. Zapraszamy do wysłuchania o platformach o rynku 4.0 i o tym, co mają do tego do powiedzenia nasi goście. Nasze gościnie, czyli Asia Mazur i Katarzyna Szymielewicz. Dzień dobry. Przy mikrofonie Zuzanna Hońska Witam w pierwszym odcinku podcastu Gospodarka 360 Stopni, realizowana przez Instytut Badawczy Delap UW, gdzie również mam przyjemność pracować. Za mną dzisiaj dwie gościnie. Pierwsza z nich Katarzyna Szymielewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Może kilka słów e, przedstawienia. Katarzyna Szymielowiec jest polską prawniczką oraz działaczką społeczną, współzałożycielką i prezeską Fundacji Panoptykon, również gościni wielu podcastów, a także prowadząca swojego podcastu Panoptykon 4.0, który serdecznie polecamy. Dziękuję. A także doktor Janna Mazur. Dzień doktor, dobry. <laughs> dzień dobry. Doktor Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, badaczka w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Zarządzania UW. Oraz analityczka wspomnianego przeze mnie już wcześniej DelaBu. Asia zajmowała się również dyskryminacją algorytmiczną w trakcie swojego doktoratu. O tym także dzisiaj na pewno porozmawiamy, także jeszcze do tego wrócimy. Kilka słów wstępu. Porozmawiamy dzisiaj o platformach, platformach cyfrowych głównie, które aktualnie na rynku cyfrowym czy w rynku 4.0, bo różnie można to nazywać, odgrywają bardzo dużą rolę. W związku z tym chciałabym zacząć krótko od pytania może do pani Katarzyny. Jakie funkcje pełnią platformy dzisiaj, jakie pełniły kiedyś? I może też pokrótce wprowadzenie, jakie rodzaje platform w ogóle wyróżniamy? Typologii nie zaproponuję, nie zajmujemy się badaniem w rynku, myślę, że tutaj Komisja Europejska byłaby lepszym adresatem, albo jakieś izby branżowe, na pewno one takie typologie mają. My zajmujemy się przede wszystkim tymi platformami, które są ważne z perspektywy komunikacji między ludźmi z perspektywy dostępu do informacji i organizowania życia społecznego, a więc patrzymy na media społecznościowe i na platformy takie jak Google, które oferuje różne usługi, w tym wyszukiwanie. Próbował również oferować coś w rodzaju medium społecznościowego, ale to może na szczęście dla nas wszystkich nie wyszło. Więc dla nas platforma to jest takie miejsce, w którym ludzie zyskują dostęp do siebie nawzajem, do... Grup, społeczności, informacji. I to, co tam się odbywa, to jest kluczowa funkcja, jakiej potrzebuje nasz mózg, czyli filtrowanie informacji z galaktyki internetowej, której byśmy ani nie objęli swoim umysłem, to pewne, ale też nie bylibyśmy w stanie się po niej poruszać, nawigować bez jakiegoś rodzaju filtru, algorytmu. On nie musi być, i do tego mam nadzieję jeszcze dzisiaj wrócimy, tworzony przez samą platformę, mhm. bo to jest właśnie esencja jej władzy. Ale jakiś musi być. Czyli, jeżeli ja wpisuję w szukiwarkę coś, co mnie aktualnie interesuje, to nie mogę dostać, muszę dostać informacji w jakiejś kolejności. I tak samo, jeżeli wchodzę na portal społecznościowy, nie mogę patrzeć na wszystko. Muszę dostać feed, informacje z tej sieci w jakiejś kolejności. I to jest zasadnicza funkcja platform, której. Nie możemy wykasować, bo bez niej sami mielibyśmy problem, ale możemy ją na pewno ulepszać i odzyskiwać, i, i tym my się interesujemy. Wspomniała Pani o funkcji wyszukiwania, i teraz może kilka słów, jak ta funkcja się zmieniała na przestrzeni lat? Czy teraz jest ona lepsza, gorsza, pod kątem zarówno jakby wyszukiwania informacji, jakby dobrego wyszukiwania informacji, ale również pod kątem jakiejś manipulacji? na przykład? Znowu, nie prowadzimy takich badań. To jest pytanie, na które nie mam odpowiedzi. Nie wiem, czy się je prowadzi, jak bardzo w czymś takim jak Google czy, czy Facebook trafność wyników się polepsza. Mm -hmm. Co do wyszukiwania nie mam pojęcia. Na pewno jest tak, że logika działania tego filtra, który opisałam, tego algorytmicznego filtra jest motywowana komercyjnymi celami. Tak było od początku. Być może można taką tezę stawiać, że, że te cele się jakoś um, uwidaczniały, czy interesariusze, którzy inwestują w te wielkie platformy, właściciele akcji, jeszcze bardziej z czasem coraz bardziej oczekują tego zysku, który ma rosnąć, a już trochę nie ma z czego rosnąć i pod tym kątem na pewno to, co proponują nam algorytmy, się zmienia w kierunku Coraz mocniej skomercjalizowanych treści, treści, które mają ten potencjał nie tylko zaangażowania człowieka, bo na to obliczone jest przede wszystkim działanie algorytmu, żebyśmy się angażowali, ale też, żeby z tego zaangażowania wynikały jakieś komercyjne zyski. Stąd coraz więcej treści sugerowanych, coraz więcej treści rekomendowanych, także właśnie w Wyszukiwarce Google mamy przecież treści sponsorowane, i to, mhm. i to jest. Nie pamiętam, nie badam tego, od kiedy to jest, czy jest tego więcej. Podobno teraz, kiedy Facebook wprowadził płatną alternatywę, to mhm. właśnie w ramach tej płatnej alternatywy mamy jeszcze więcej treści sugerowanych, czyli mhm. wyrównuje się to, czego nie dostajemy w reklamie, dostajemy w sugerowanych treściach. Mhm. Ale tak jak podkreślam, nie potrafię ocenić jakości wyszyku, wyników wyszukiwania, jak one się zmieniały na przestrzeni czasu. Jasne. Asia, tutaj padły już platformy społecznościowe i wyszukiwarki. Czy dodałabyś jeszcze jakieś rodzaje platform do tej typologii? Myślę, że w takim szerokim ujęciu platform jako jakiegoś rodzaju modelu biznesowego możemy też jeszcze wspomnieć o głośnych platformach, które mają mocny wpływ na nasz fizyczny, realny świat w postaci Ubera czy Airbnb. Tak? Czyli takich platform, które w niektórych typologiach mówi się o tym, że ich cechą charakterystyczną i modelem, na którym one opierają swoją działalność jest przerzucanie kosztów funkcjonowania usług, które świadczą tak naprawdę nie już właśnie platformy, tak, która nie buduje hoteli, czy nie wykupuje samochodów, tylko na jedną ze stron relacji, którą taka platforma zarządza. Czyli mamy tutaj do czynienia z pośrednictwem pomiędzy na przykład pasażerami i kierowcami, tak, mhm. i to kierowcy mają być odpowiedzialni za to w ramach tego modelu, który Uber nam na przykład proponuje, żeby mieć ten samochód, którym daną usługę będą świadczyć, a dla pośrednika, którym Uber jest, właśnie tej platformy, Zyski mają y, wynikać właśnie z tego, że nie ponoszą kosztów tak naprawdę świadczenia tej usługi. Okej, okay. czyli z tego, co Pani powiedziały, możemy wyróżnić platformy bardziej cyfrowe i bardziej fizyczne, znaczy one będą bardziej działające w świecie wirtualnym i bardziej działające w świecie fizycznym. I teraz też tutaj padło, że podstawą działania platform ogółem są algorytmy. Więc porozmawiajmy może o tym, jakie problemy z tymi algorytmami właśnie mamy. Tutaj na pewno możemy wyróżnić dyskryminację algorytmiczną, o której już wcześniej wspomniałam. Może Asia rozwinęłabyś temat dyskryminacji algorytmicznej. I wytłumaczyła pokrótce, czym ona w ogóle jest. Próbujemy tym pojęciem opisywać takie zjawisko, które polega na tym, że w związku z tym, z jakich danych korzystamy, w związku z tym, jak ukształtowane są algorytmy, mamy do czynienia z pewnego rodzaju niesprawiedliwym traktowaniem jednostek ze względu na ich jakieś. Chronione cechy, chronione no. cechy, czyli na przykład cechy takie, jak ich płeć, czy jakich kolor skóry, czy jakich narodowość i tak dalej. Czyli sytuacje, z którymi, czy w których możemy zaobserwować tego typu zjawisko, to jest na przykład skuteczność algorytmu w odniesieniu do rozpoznawania twarzy, tak, czy rozpoznawania jakiegoś rodzaju znamion, na przykład na skórze, w zależności od tego, jaki kolor ma ta skóra. I z jednej strony oczywiście możemy spojrzeć na to. Zauważając, że właściwie to może mieć swoje dobre cechy, kiedy algorytm rozpoznawania twarzy działa gorzej w odniesieniu do pewnych osób, ale z drugiej strony, kiedy pomyślimy nad zastosowaniami chociażby w medycynie, fakt, że ta skuteczność algorytmu w odniesieniu do pewnych grup osób będzie niższa, mhm. może mieć bardzo poważne konsekwencje, jeżeli chodzi o ich właśnie stan zdrowia. Więc no, wydaje się, że jest to, czy nawet nie wydaje się, to jest po prostu problem, który jest już dosyć poważna, a prawdopodobnie wraz z tym, jak wzrasta liczba zastosowań algorytmów i jak automatyzuje się pewne procesy w coraz szerszym zakresie sytuacji, możemy mieć do czynienia z coraz poważniejszymi konsekwencjami tego typu dyskryminacji. W związku z czym postulat byłby taki, takich hmm. działania, które warto prowadzić, to z jednej strony sprawdzanie na ile... Ta automatyzacja zawsze będzie nam niezbędna, potrzebna i lepsza niż mhm. oparte jednak na albo ludzkiej ekspertyzie, albo ścisłej współpracy człowieka z, z jakimiś zautomatyzowanymi rozwiązaniami. No tak, no po prostu rozwiązania, które by opierały się na takich scenariuszach. No a z drugiej strony wprowadzanie różnego rodzaju obowiązków, które mają na celu wymuszenie, sprawdzanie jakości tych algorytmów, których mhm. używamy, dbanie o to, żeby korzystać z, Zbiorów danych, które uwzględniają właśnie te różnice, które mogą nam się pojawiać w związku z tym ich traktowaniem odmiennym jednostek, mm -hmm. właśnie w zależności od tych chronionych cech, o których powiedziałam. Jasne. To do rozwiązań jeszcze wrócimy do tego, jak to w praktyce wygląda w regulacjach. A jeszcze do pani Katarzyny, właśnie mam pytanie. Jakie inne problemy można wyróżnić oprócz dyskryminacji algorytmicznej? Jeśli mówimy o platformach internetowych, to ta dyskryminacja algorytmiczna wydaje mi się niszowym, zupełnie zjawiskiem i, tak jak powiedziała Jana, może nawet pozytywnym, po to, że algorytm jest w stanie tak precyzyjnie dopasować do naszej cechy tego, co nam proponuje, może czasami być zaletą. Dyskryminacja ma duże znaczenie w kontekście usług publicznych, w kontekście terapii, leczenia ludzi, bo tam zwykle oczekujemy, że ten efekt będzie Uczciwy i mhm. adekwatny do potrzeb wszystkich ludzi bez względu na to, jak różne te potrzeby są. Na platformach internetowych jest inaczej. One przede wszystkim na nas zarabiają i my nie jesteśmy jako ludzie klientami tych platform. To jest oczywiste zakładam dla wszystkich słuchających nas, ale może warto to podkreślać, że w tym trójkącie reklamodawca, platforma, jej algorytm i człowiek, człowiek jest produktem, ja mówię czasami biomasą, którą się przetwarza na jakieś profile marketingowe. Mhm. Produkt to chyba nawet nie, nieadekwatne to. Albo nikt nie handluje nami, naszymi danymi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jesteśmy wyzyskiwani. Nasze, nasza uwaga, nasz czas i nasze słabości są wykorzystywane po to, żeby monetyzować no, nas, nasze mhm. zachowanie w sieci. Do tego służą algorytmy. Więc tutaj dyskryminacja nie do końca pasuje, pasuje wykorzystywanie cech wrażliwych. To, to, na co my zwracamy uwagę, to jest to, że algorytmy wielkich platform bardzo dobrze radzą sobie z ustalaniem na podstawie wzorców w naszym zachowaniu, które które platformy śledzą na podstawie wielu, wielu śladów, jakie tam mm -hmm. zostawiamy bez przerwy, ale też na podstawie porównywania nas z innymi ludźmi, którzy te ślady zostawiają, są w stanie ustalić z bardzo dużym prawdopodobieństwem trafienia, jakie mamy potrzeby, obawy. Stan posiadania, aktualne plany konsumowania. Może ich nie mamy, ale można je wykreować. Więc na nasz styl życia, na to, jak konsumujemy, jak spędzamy czas, skąd czerpiemy informacje, wpływa właśnie to, co dostajemy na platformach i o tym decyduje algorytm. I teraz im bardziej zasada jego, zasada dopasowywania tych rekomendowanych treści, im bardziej ona jest dla nas nieprzejrzysta, im mniej my ją kontrolujemy, tym bardziej jesteśmy. Uprzydmiotowieni, czyli ja nie mogę podjąć sama decyzji. Mhm. Dzisiaj chcę sprawdzone newsy, a jutro chcę rozrywkę, wieczorem chciałabym zobaczyć, co moich przyjaciół. A nie jakieś treści, które będą mnie triggerować negatywnie, ale może rano, będąc w pracy, chcę zorientować się nawet kosztem jakiegoś mojego stresu, co tam w polityce. Nie mamy, takiej, nie, nie, nie mamy takich możliwości, takich suwaków, mimo że technologicznie jest to rzecz banalna i jak najbardziej mogłaby działać, ale jest komercyjnie. Nieopłacalna. I właśnie ten aspekt działania algorytmu, że one dopasowują treści do tego paradygmatu, co mnie zaangażuje, co wywoła we mnie silne emocje, silne reakcje, bardzo często negatywne, bardzo często wiążące się z kosztami psychicznymi dla ludzi, a czasami wpływające również na ich wydatki, na ich konsumpcję, na ich uzależnienia od i od samego scrollowania, klikania, ale też od nich produktów, no, to, to jest ten negatywny skutek. Czyli jednym słowem, platformy tworzą nasz profil użytkownika, w który jest bardzo szeroki kompleksowy, tak? Zawiera bardzo wiele danych o nas, takich, których nawet często nie jesteśmy świadomi, że je udostępniamy, prawda? One nie trafiają do profilu. Nie ma czegoś takiego jak profil, w którym mogę sobie sprawdzić te wszystkie rzeczy, które zostały na mój temat ustalone. Ja mam tak, profil tak. do weryfikacji, możemy sobie do niego zajrzeć i zwykle nie ma tam nic ciekawego. Ten mechanizm dopasowania, o którym mówię, on dzieje się automatycznie, dzieje się w milisekundach, dzieje się na zasadzie mm, dopasowywania podobnego do podobnego i platformy nie prowadzą o ile nawet wiadomo, takiej bazy danych, w której zapisywałyby, że w tej sekundzie tego dnia dopasowanie do mnie było z klucza, mm -hmm. nie wiem, choroba, a w innej sekundzie innego dnia z klucza orientacja seksualna, a potem polityka. Nie, to, to tak nie działa, nie ma odkładanych takich etykiet na, na nasz temat. Niemniej jednak efekt jest dokładnie taki. To dopasowanie, którego doświadczamy, opiera się na danych bardzo wrażliwych, na rzeczach, których czasami sami nie wiemy, a na pewno nie kontrolujemy tej logiki. Mm -hmm. Jasne, może nieprecyzyjnie się wyraziłam, bo oczywiście nie chodziło mi o to, że każda z platform ma nasz profil jako taki gdzieś tam stworzony w jakiejś bazie danych, tylko że gdzieś tam ten profil jest z tyłu za tym wszystkim, co my tam udostępniamy. Także, także dobrze, że to zostało tutaj przez Panią doprecyzowane, za co dziękuję. A jeszcze przychodzi mi taki jeden problem problem deepfaków, częściowo powiązany z rozwojem sztucznej inteligencji. Asia, czy mogłabyś powiedzieć kilka słów o deepfakach? Na czym one polegają? No, zasadniczo używamy tego pojęcia do opisu treści, które są generowane właśnie z wykorzystaniem jakiegoś rodzaju algorytmów, które wykorzystują nie wiem, prawdziwe osoby i z, poprzez modyfikacje, właśnie z użyciem algorytmów tego, co te osoby mówią, dążą do jakiegoś rodzaju wprawienia nas w przekonanie, że te osoby. Mówią słowa, które na przykład nie padły z ich ust. Właściwie możemy o tym powiedzieć jako o jakiejś formie manipulacji osobami, do których taki przekaz trafia, poprzez właśnie kreowanie przekonania w nas, że jakiegoś rodzaju treści, wiadomości i tak dalej zostały przez te prawdziwe osoby wypowiedziane, w rzeczywistości nie miały miejsca. Natomiast nie wiem na ile musimy specyficznie na tej tylko kategorii może się skupiać, bo wydaje mi się, że problem jest troszeczkę szerszy, czyli mhm. nie potrzebujemy właśnie tak zaawansowanej manipulacji obrazami, żeby wywoływać w użytkownikach wrażenie, że rzeczywistość jest inna, tak niż mogłoby nam się wydawać i dokonywania jakiegoś takiego rodzaju Wystawiania nas na przekaz, który ma na celu wywołać w nas przekonanie o tym, że pewne nie wiem, zdarzenia, które nie mają rzeczywistości miejsca, mm -hmm. mają miejsce, albo kreowanie i wzmacnianie w nas opinii i wiary, w jakiegoś rodzaju zjawiska czy wydarzenia, które właśnie niekoniecznie miały miejsce. I tu myślę, wracając do tego, co Kasia powiedziała. Jest to wszystko napędzane po prostu tym mechanizmem, na którym platformy się opierają, czyli chęcią sprawienia, żebyśmy spędzali jak najwięcej mm -hmm. czasu korzystając z nich, tak? Czyli właśnie treści, które będą w jakiś sposób kontrowersyjne, coraz bardziej kontrowersyjne, coraz bardziej emocjonalnie angażujące, coraz bardziej zaskakujące dla nas, czy właśnie jakieś nawet oburzające, tak? Coraz mm -hmm. bardziej radykalne, są jak najbardziej pożądane, ponieważ dzięki nim my będziemy Więcej czasu spędzać y, na tych platformach, czy to skrolując, czy oglądając, w związku z czym będziemy z jednej strony dostarczać coraz więcej informacji o sobie, no a z drugiej strony, będziemy tworzyć coraz więcej okazji do tego, żeby wyświetlać nam jakiegoś rodzaju przekaz reklamowy, z czego ostatecznie większość tych platform po prostu czerpie zyski. Więc y, myślę, że tak, jest to po prostu y, niezależnie od tego, jaką technologią się posługujemy do tego, żeby kreować tego typu obrazy, czy treści, Chodzi o sam mechanizm, który stoi za tym pomysłem, żeby tego typu obrazami nas właśnie bombardować. Jasne, czyli z jednej strony kontrowersyjne treści, a z drugiej strony ten znany mechanizm scrollowania, który mm. nas tak naprawdę gdzieś tam, no może nie zmusza, ale no, chociażby zachęca do ciągłego scrollowania i po prostu ta treść się nigdy mm. nie kończy. W takim razie sprecyzowałyśmy sobie kilka problemów. Chciałabym przejść do. Regulacji prawnych, które gdzieś tam tym problemom mają zapobiegać, no bo też możemy postawić tezę, że nie było regulacji, więc te problemy przez to też narastają. Więc Unia Europejska wzięła się, można powiedzieć, za regulowanie tematu platform, tematu ogólnie gigantów technologicznych i powstało, powstaje, powstało wiele regulacji, jak na przykład akt o usługach cyfrowych czy akt o rynkach cyfrowych, zwane również potocznie DSA i DMA, więc. W tym wszystkim chciałabym się dowiedzieć właśnie, może pokrótce, na czym w ogóle te akty prawne polegają, a po drugie, czy one faktycznie będą egzekwować od platform dostosowanie się do nich, czy będą faktycznie efektywne. I teraz może do pani Katarzyny pytanie bardziej o aktu usługach cyfrowych. To jest regulacja prawna, która w ręce rozporządzenia, czyli stosujemy ją w Polsce bezpośrednio, nie musimy tworzyć własnego prawa, musimy dostosować się do niej, ale nie wymaga ona transpozycji, czyli przyłożenia na nasze polskie warunki prawne, mm -hmm. to jest zawsze zaleta, która nazywana jest nową konstytucją internetu, myślę, że bez wielkiej przesady ponieważ reguluje działanie wszystkich platform, nie tylko tych największych, ale najbardziej, najwyższą poprzeczkę stawia największym, co jest mm -hmm. mądre w mojej ocenie, że Unia Europejska już nauczyła się, że nie należy regulować wszystkich wedle tej samej miary, bo to słusznie budzi kontrowersje i opór tych mniejszych, a ci najwięksi naprawdę mają olbrzymi wpływ na społeczeństwo, na ludzi i w związku z tym powinni dźwigać większą odpowiedzialność, bo te zjawiska, które opisujemy, one dotyczą właśnie największych platform, gdzie ta masa, ta biomasa ludzka jest, jest największa, ale też ich doświadczenie w rozwijaniu algorytmów, które mają te negatywne efekty, jakie opisywałyśmy, jest najdłuższe i bardzo trudno jest mniejszym, nowym graczom, nawet gdyby chciały robić. Takie same kontrowersyjne rzeczy nie są w stanie nadgonić, wyrównać tego dystansu. Więc Unia Europejska w akcie o usługach cyfrowych przede wszystkim reguluje tych wielkich, dla wszystkich innych są reguły dotyczące moderacji treści, zapewnienia tutaj uczciwej procedury ludziom, odwołania. Więc to jest odpowiedź częściowo na taki problem prywatnej, arbitralnej cenzury i to dotyczy wszystkich. Jest tam bardzo ważny dla nas zakaz manipulacyjnych praktyk w, w projektowaniu. To się w, w takim angielskim żargonie nazywa dark patterns i mm. chyba nie ma dobrego tłumaczenia na polski. Mm. Chodzi o taki sposób projektowania interfejsu użytkownika, całego serwisu, żeby właśnie wzmagać w nas tą potrzebę klikania, a więc powiadomienia jakie dostajemy, jak one są konstruowane, jak często przychodzą, co w nich widzimy, bo to też przecież jest wybór, jakaś selekcja. Coś tak prostego, ale bardzo potężnego w kontekście tej informacji, o której, o której przez chwilę mówiła Joanna, to jest to, jak łatwo jest dzielić się treściami. Jak bardzo ten interfejs zachęca do tego, żeby podać dalej albo podzielić się, że to jest tylko to jedno kliknięcie, a więc w momencie, kiedy jest silna emocja, na którą pracuje algorytm, człowiek klika, nie tylko czyta, ale też podaje dalej, nawet w celu powiedzenia innym, zobaczcie, co za. Absurd i te treści zyskują punkty w algorytmie i są coraz bardziej widoczne. Stąd właśnie problem, o którym Joanna wspomniała, bardzo wysokie ekspozycji ludzi na dezinformację, nawet jeżeli ona nie ma nic wspólnego z. Nawet jeżeli to nie jest deepfake, tylko po prostu skrajna mhm. opinia albo jakaś teoria spiskowa. I, i to trzeba rozplątać. Czyli na, na takie mechanizmy odpowiedzią są różne zakazy i nakazy wynikające z DSA. To, co dla nas jest ważne, jeśli chodzi o wielkie platformy, to obowiązek oceny ryzyka. Nie tylko oceny, ale też przeciwdziałania ryzykom. Czyli to wszystko, o czym mówimy, to są ryzyka dla ludzi, dla społeczeństwa, to są ryzyka dla praw człowieka, ale też pośrednio dla demokracji, dla procesów wyborczych, dla środowiska, także bo przecież to wszystko czerpie prąd i generuje szkody w środowisku i takim ryzykom platformy te największe mają obowiązek zapobiegać i to już jest... Coś, co dzieje się w dialogu między nimi a Komisją Europejską, która nadzoruje wykonywanie tego aktu prawnego w większości tych nowych aktów prawnych. Ma do tego narzędzia, ma do tego specjalne komórki, więc jest tutaj nadzieja na silne egzekwowanie prawa. Na to, na to liczymy, to już się no powoli właśnie, dzieje. Nadzieja. Tak, no ale myślę, że uzasadniona, bo tam, tam motywacja do tego, że podejmować te działania jest duża. Już teraz Komisja zapytała kilka wielkich platform po mm -hmm. tym, jak odebrała pierwsze oceny ryzyka o konkretne rzeczy, których jej brakowało. Już jest śledztwo, dochodzenie w sprawie Twittera, które no, jest taką flagową, złą platformą w tym momencie, bo robi wszystko na opak. Więc te, te rzeczy się dzieją. tak? I, I komisja ma do dyspozycji nie tylko bardzo wysokie kary, ale też takie narzędzia jak zawieszenie jakiejś usługi mhm. na terenie Unii Europejskiej. Przede wszystkim może nakazać konkretne rozwiązania. Czyli może w ramach tej procedury oceny ryzyka i przeciwdziałania ryzyku. Może powiedzieć, sposób projektowania interfejsu jest manipulacyjny, obliczony na uzależnienie człowieka, albo wciągnięcie go w takie niekończące się scrollowanie, musicie to, musicie to mhm. zmienić. Na przykład robiąc kończący się feed, który się kończy po iluś, po, po iluś czy po czasie, czy po mhm. iluś wyświetlonych postach. Albo nie może być tak, że powiadomienia są włączone w tej wersji domyślnej, człowiek sam musi sobie je włączyć. Czy nie może być tak, że wersja domyślna systemu, który rekomenduje nam treści, opiera się właśnie na tym, co opisywałyśmy, czyli na wyzyskiwaniu ludzkich słabości na ich profilowaniu? Na to też muszę się aktywnie zgodzić, zgłosić do tego, że chcę takiego hmm. efektu. A w wersji domyślnej dostaję treści jakościowe, treści oparte o mój profil, który sama stworzyłam aktywnie, czy treści, które odpowiadają na, na to, czego wyszukuję czego szukam w danym momencie. Więc to, to są takie konkretne pomysły, którymi my też pracujemy teraz w dialogu z komisją. Jest ich naprawdę dużo. Możemy sobie wyobrazić te platformy w wersji mniej toksycznej, zdrowszej, bezpieczniejszej i temu służy regulacja prawna, o której mówimy dzisiaj. Cieszy mnie fakt, że jest tyle tych mechanizmów poza karami pieniężnymi, gdyż jak wiemy, często kary pieniężne dla takich gigantów technologicznych są mało prosto obciążające, po prostu wpisują to gdzieś tam w swoje koszty. Jeżeli mogę do tego, to Jasne. widziałam niedawno artykuł, chyba w Politico, łatwo to pewnie znaleźć, mm. który liczy, policzył, w ile dni nowego roku te firmy zarobią na swoje kary z poprzedniego roku. Wyszło chyba, że Facebook chyba już 8 stycznia zarobiłby o. na wszystkie kary, które zostały na niego nałożone w poprzednim roku kalendarzowym. No taka, jedna z tych ostatnich kar była naprawdę wysoka. Powyżej chyba 100 milionów euro. że mogę się mylić, ale, ale pamiętam, że była naprawdę wysoka. Dobrze, czyli tutaj mamy DSA, a może Asia o parę słów o akcie o rynkach cyfrowych, czyli DMA. Tak, chociaż zanim o akcie o rynkach cyfrowych chciałam się jeszcze odnieść do tego, od czego zaczęłaś to pytanie, czyli do jakiegoś takiego założenia, że teraz mamy akty prawne, tak, które odpowiadają na te wyzwania, bo jednak czuję wewnętrzną potrzebę wyrażenia sprzeciwu wobec Jasne. tej optyki tradycyjnie, czyli mieliśmy już różne akty prawne, które przynajmniej jeżeli chodzi o część tego, na czym platformy opierają swoją działalność, w jaki sposób. Na część tych wyzwań, tak, mają nam odpowiadać, czyli nie wiem, to, że mamy regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, jednak od dosyć dawna jest też y, częścią ram prawnych, których platformy powinny przestrzegać, kiedy prowadzą swoją działalność. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka pułapka, w którą często wpadamy i dopiero po czasie się okazuje tak, że te nowe usługi powinny były przestrzegać prawa w danym zakresie, a tego nie robiły, bo były nowymi usługami. I przecież w związku z tą innowacyjnością to było coś zupełnie innego niż to, co było do tej pory. I teraz myślę, że też przykładem tego mechanizmu są kontrowersje, które wokół czatu GPT i wykorzystywania treści chronionych prawami autorskimi nam się pojawiają, tak? Czyli z jednej strony ta argumentacja, że właśnie, no ale przecież to jest taka innowacyjna usługa i wykorzystywanie tutaj treści objętych ochroną prawną autorską nie powinno być traktowane tak jak każde normalne naruszenie do tej pory, bo właśnie to jest takie nowe i tak dalej. No i w związku tak, z moim silnym sprzeciwem wobec tej optyki chciałam tylko na chwilę wrócić do tego, do tego zdania. Natomiast jeżeli chodzi o akt o rynkach cyfrowych, no to też mamy do czynienia z rozporządzeniem, tak? więc znowuż to odpada nam problem związany z transpozycją do porządku krajowego tego aktu prawnego. On również tak jak akto usługach cyfrowych skupia się na tak naprawdę największych platformach i mam do czynienia z wyznaczeniem przez czy jakby takim uznaniem przez komisję, że po prostu kilka z tych y, największych przedsiębiorstw działających w sektorze nowych technologii spełnia te warunki, żeby zostać określonych czy tra być jak, traktowani jako tak zwani strażnicy dostępu. To jest takie słowo gatekeepers, mm -hmm. które właśnie w akcie o rynkach cyfrowych odgrywa dosyć dużą rolę. Jest tą kategorią, która nam właśnie wyznacza te podmioty, które będą i już są poddane różnego rodzaju ściślejszym wymogom, jeżeli chodzi o to, co im wolno, czego im nie wolno. Wśród tych. Podmiotów, które zostały wyznaczone, mamy Apple, Amazona, Alphabet, czyli Google'a, mhm. Mete, Microsoft i ByteDance, czyli TikToka. I to w oparciu o co ta klasyfikacja przebiega, to są takie cechy działalności tych podmiotów, jak obroty ich, liczba użytkowników oraz to. Jak długo tę pozycję taką silną mają, czy y, jakie są przewidywania co do tego, że taką silną pozycję będą miały. W związku z czym po, zostały przyjęte progi ilościowe, po prostu przy których osiągnięciu istnieje domniemanie, że kiedy dany usługodawca ma właśnie takie obroty, ma taką liczbę użytkowników, to powinien być traktowany jako ten strażnik dostępu. No i tak jak wspomniałam, kiedy dany usługodawca zostaje uznany właśnie za takiego strażnika dostępu w odniesieniu do poszczególnych typów usług, które on świadczy, bo to nie jest jakby automatycznie od razu na całe przedsiębiorstwo, tylko na poszczególne typy usług, które to przedsiębiorstwo świadczy. Pojawiają nam się różnego rodzaju ograniczenia co do tego, co na przykład tym przedsiębiorstwom wolno albo nie wolno robić z danymi. Jak mogą wykorzystywać dane pozyskiwane od użytkowników do celu rozwoju na przykład innych swoich usług i tak dalej. Różnego rodzaju ograniczenia w tym zakresie. No a jednocześnie pojawiają nam się pewnego rodzaju zobowiązania wobec użytkowników biznesowych, którzy korzystają właśnie z pośrednictwa platform na przykład do sprzedaży swoich towarów czy usług. Jeżeli chodzi na przykład do dostęp, o dostęp do danych dotyczących ich klientów, tak? czyli właśnie ci strażnicy dostępu, którzy zgodnie z tym jakbyśmy mogli podejrzewać, jakie jest znaczenie tej metafory czy tej nazwy, tak? która została przyjęta, mają właśnie być bardziej ograniczeni, jeżeli chodzi o to powstrzymywanie dostępu do danych, które oni zbierają, nad którymi sprawują jakiegoś rodzaju kontrole. Ma być zachwiana trochę dynamika i władza, jeżeli chodzi o to, właśnie, kto dostęp do tych danych ma, co może z nimi robić. I głównym celem, akurat jeżeli chodzi o o rynkach cyfrowych, jest to, żeby w jakiś sposób uczynić te rynki bardziej sprawiedliwymi. I tutaj też pojawia nam się taki troszkę neologizm, czy nowomowa komisyjna, czyli kontestowalnymi, co po angielsku jednak brzmi nieco bardziej naturalnie, po polsku jest dosyć dziwnym sformułowaniem, natomiast możemy tak zrozumieć, że chodzi o właśnie jakąś. Ułatwienie możliwości podważania działań tych platform, jeżeli chodzi o właśnie to, w jaki sposób z danych korzystają w ramach swojej działalności. Tutaj również mamy daleko idące kompetencje wykonawcze, jeżeli chodzi o komisję, tak? czyli mm -hmm. te, to stosowanie DMA będzie w jakiś sposób scentralizowane właśnie na poziomie komisji. Natomiast może ostatnia uwaga, którą warto tutaj zrobić, jeżeli chodzi o akt o rynkach cyfrowych, to jest to, że on wyrasta z doświadczeń, które mieliśmy do tej pory, wracając właśnie do tego, jak to stosujemy akty prawne, które już od dawna mamy przyjęte i tak dalej w stosunku do tych nowotechnologicznych przedsiębiorstw. No więc DMA wyrasta z doświadczeń z zakresu prawa konkurencji i po prostu różnego rodzaju naruszeń, które na przestrzeni ostatnich lat zostały stwierdzone, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ci najwięksi gracze wykorzystują swoją pozycję na rynkach cyfrowych, i te przewinienia, które zostały zaobserwowane i stwierdzone, teraz są po prostu w dużym stopniu właśnie skatalogowane w ramach DMA jako mhm. bądź to zakazy, bądź obowiązki, które nam się pojawiły. Dzięki czemu zaoszczędzimy czas, tak? Czyli pomysł jest taki, że zamiast teraz spędzać 10 lat na postępowaniu przeciwko Google'owi, żeby stwierdzić, że owszem, naruszył prawo konkurencji, Google w zakresie tych usług, tak, przy których świadczeniu został uznany za strażnika dostępu, będzie po prostu z założenia miał te obowiązki mówiące o tym, że tymi danymi pod takimi warunkami ma się dzielić albo. W taki sposób, ani inny, ułatwiać życie y, użytkownikom, którzy korzystają z jego pośrednictwa. A jakbyś jeszcze mogła doprecyzować, czy akt przewiduje dla wszystkich platform pewien poziom obowiązków, a po prostu dla gatekeeperów tych obowiązków jest więcej? Jak rozumiem? Czy przewiduje jedynie obowiązki dla. Nie, on się skupia na właśnie na tych strażnikach dostępu. To oczywiście ta lista no. będzie się zmieniała, tak, bo mm -hmm. w zależności od tego, może nam się pojawić taka sytuacja, że po prostu kolejne przedsiębiorstwo będzie no Tak, rozwiną się na tyle, że zostaną uznane za. Tak. Natomiast to stan. strażnicy dostępu są w, absolutnie w centrum zainteresowania aktu o rynkach, co. Przejdźmy może do ostatniego wątku, jaki chciałabym poruszyć, czyli do generatywnej sztucznej inteligencji, która aktualnie pojawia się, można powiedzieć, wszędzie, wszędzie w mediach społecznościowych czytamy, szczególnie o czacie GPT, który chyba był. Takim w sumie pierwszym narzędziem generatywnej sztucznej inteligencji, który stał się bardzo popularny. Ale oprócz tego mamy na przykład czata BARD właśnie od Google, czy Bing, od, Bing AI od Microsoftu. I teraz właśnie zastanawia mnie... Jakie implikacje może mieć rozwój generatywnej sztucznej inteligencji dla platform cyfrowych? Czy to będzie bardziej dla nich pozytywne, bardziej negatywne? Co panie na ten temat sądzą? Trudne pytanie. Myślę, że Czy same, bardzo same te firmy sobie je zadają. Na pewno jest to jakieś istotne otwarcie. Nie tyle sama technologia, bo to przecież podobnie jak. Wyjaśnia chwilę temu Joanna, jeśli chodzi o regulacji prawne, tak samo w rozwoju technologii to nie są takie skoki, że wczoraj nie było, a dzisiaj jest. Mhm. AI modele językowe są rozwijane od dekad. I ten, ten skok, którego doświadczaliśmy w tym roku kalendarzowym, wynikał przede wszystkim z polepszenia interfejsu, jaki umożliwia ludziom bez żadnej mm -hmm. wiedzy technicznej. Tak, bez zwykłą zjadaczką tak, tak. internetu wpisanie czegoś i dostanie czegoś, co nie jest dla nich absurdalne. Czy rozmawianie z botem, który nie mówi, nie zrozumiałem cię, powtórz, tylko mówi coś ciekawszego. Więc tutaj na pewno jest to rozwój, na pewno jest to istotne. Na ile dla tych firm to jest zjawisko, które oni naprawdę będą chcieli wykorzystać, tego nie wiem. Wiemy, że próbują. Wiemy, że próbują to w ten hype wejść i pokazywać, że o, mamy, mamy to. No, oczywistym kontekstem jest wyszukiwanie, czyli zmiana zasady, na jakiej działa wyszukiwarka z pokazywania wyników, które pochodzą z sieci, jeden do jednego i porządkowania ich w, jakieś, w jakąś listę, która w przypadku Google'a, który jednak w mojej ocenie nadal jest najlepszą wyszukiwarką opiera się na PageRanku, na na takiej analizie nie tyle popularności co jakości jednak tych treści, które pokazują się w wyszukiwaniu, także mamy wiele odesłań, mamy wiele połączeń z stroną, która jest pokazywana, a więc są to jakieś powinny to być w PageRanku, są to obiektywne czynniki, które trudno teoretycznie trudno jest je Manipulować i to, co mm. ja dostaję, dostaję jeden do jednego treść, którą ktoś wygenerował, i wiem, czy ten ktoś to był New York Times, albo blog bez żadnej wiarygodności, albo osoba taka jak ja, prawda? I jestem w stanie to ocenić, bo widzę widzę ten kontent ten tę treść tak, jak ona została wygenerowana. No w przypadku y, czatu mamy no. oczywiście do, do czynienia z czymś z syntezą, z syntezą, która jest oparta nie o inteligencję, wbrew nazwie, tylko o klasyfikację i metody statystyczne probabilistykę. Czyli algorytm, tak. który za tym stoi, wiele algorytmów, dopasowuje to, co wygeneruje, próbuje trafić z tym, co generuje dla nas, w prawdopodobną jakąś wersję odpowiedzi. I czasami ona jest bardzo bliska tego, czego czekujemy, nawet zaskakująco dobra, czasami absurdalna, nieprawdziwa, ale tego już, my tego już nie możemy sprawdzić. Znaczy, to mhm. jest problem, prawda? Że... Też nie wiemy, z czego to wynika tak naprawdę. Tak, no oczywiście są to modele nienadzorowane, więc nie wiemy, w jaki sposób ten, wedle jakiego klucza generowały. No. Probabilistyka. Próbują trafić w odpowiedź, która pasuje do zadanego pytania w oparciu o swoje olbrzymie zasoby danych i o to, jak inni pytali, co było generowane, czym się podobało i tak dalej. I teraz, jeżeli nałożymy tę logikę na, na to, co do tej pory było wyszukiwarką, to mamy zupełnie inną usługę. Mamy usługę generowania, jak sama zaskazuje, treści, która w przybliżeniu może odpowiadać, czy czerpie z treści rzeczywiście istniejące, takie jak Wikipedia, czy gazety, media internetowe, czy jakieś inne źródła. Robi dla nas syntezę. Nie pokazuje nam listy, robi syntezę. Jeżeli to będzie kierunek, który pójdą platformy Oferujące usługi wyszukiwania, myślę, mhm. że nie będzie to dobre, ale na pewno będzie to wygodne, szybkie i na jakimś poziomie atrakcyjne. To, co ja bym wolała widzieć, ale nie wiem, czy ktoś na tym pracuje, chciałabym, żeby pracował, to jest wykorzystanie generatywnej AI, modeli językowych, różnego rodzaju czatów, asystentów, do wspierania naszych decyzji jako użytkowników, użytkowniczek i w kwestii tego, czego szukam, czyli ja mogę. Ja cały czas dostaję wyniki, ale mhm. mogę w łatwy sposób dać feedback. Nie podoba mi się, nie tego szukałam. Próbuję jeszcze raz ten kierunek, na to zwróć uwagę. Może ten fragment, może popracujemy nad nim, że, że ten, ta dialogowość i generatywność, ona nie służy temu, żeby mi opowiedzieć inaczej, internet, tylko żeby pomóc mi się w nim odnaleźć. Mhm. Czyli A. taki asystent. Taki bardziej asystent, taka nakładka na algorytm, który, tak jak starałam się wyjaśnić wcześniej, nie jest dziś optymalizowany pod moje potrzeby, nie mam kontroli, nie mam słowaków, którymi mogę powiedzieć temu Głównemu algorytmowi podającemu mi, czy wyniki wyszukiwania, czy feed w czymś takim jak Instagram, Facebook, TikTok, tylko jestem poddana jego logice działania. I teraz, jeżeli szukamy sposobu wyjścia z tego, no to taki rodzaj asystenta nie wiem, jakiejś nakładki, która jest mhm. autentycznie spersonalizowana, w taki Co sposób, tak? jak personalizują się odpowiedzi generatywnej inteligencji, generatywnych, Algorytmów dla, dla pytającego, że wchodzą w taki dialog, który rzeczywiście odczuwamy jako spersonalizowany, to mogłoby być tym brakującym ogniwem w naszym działaniu na platformach, które dzisiaj znamy. I to, to dla mnie byłoby ciekawe. Na ile to pójdzie w tym kierunku, nie wiem, bo tu znowu mówimy o wykorzystaniu tej technologii dla ludzi i pod ich potrzeby, a jak a nie, podkreślałyśmy, trochę. logika komercyjna jest jednak trochę inna, ale mam nadzieję, że, że właśnie regulacja prawna Unii Europejskiej otwiera Tę ścieżkę, bo tak jak tłumaczyłyśmy, ona wprowadza odpowiedzialność, wymusza odpowiedzialność na tych wielkich graczach i to jest rodzaj opodatkowania też, powiedzenia im, że już dość zarobiliście na tej wolnej amerykance w Europie, teraz musicie się wycofać, ograniczyć czyli dalej robicie oczywiście pieniądze, dalej macie reklamę, dalej wymuszacie na ludziach zaangażowanie, ale nakładamy na to pewne limity, które wynikają z prewencji, z zapobiegania szkodom społecznym. I jeżeli wierzymy w ten kierunek, no ja dzisiaj wierzę, że on ma szansę się mhm. zrealizować, to w takim układzie generatywny AI mogłoby być jakimś rodzajem wsparcia dla tego człowieka, który chce dać sygnał stop, daj mi inaczej, zrób mhm. dla mnie inne wyniki, pokaż mi teraz trochę inny kawałek świata, bo ja tego chcę, ja tego potrzebuję. Ale obawiam się, że to będzie to, to drugie użycie, że to pierwsze to będzie jednak nowa wersja serca, która w mojej ocenie no, nie będzie lepsza, na pewno nie będzie rzetelniejsza niż to, co mamy dzisiaj. Tutaj chętnie bym weszła w rozważania też o akcji sztucznej inteligencji, ale no niestety na to czasu nie mamy, może następnym razem. W każdym razie Asia, chciałabym ciebie zapytać, czy masz coś do dodania, jeżeli chodzi o generatywę sztuczną inteligencję i platformy? Nie, na pewno dołączam się do y, obaw związanych z wykorzystaniem z niej właśnie jako Nowej wersji po prostu wyszukiwarki. Myślę, że to może. Czy już mamy anegdotyczne dowody dotyczące tego, jak nie wiem, chociażby studenci korzystają z czatu GPT, tak, jakby był wyszukiwarką i nie kończy się to często dobrze. Na ten moment mamy za mało danych dotyczących jakiegoś takiego szerszego tak, sposobu korzystania przez użytkowników, na ile właśnie tego typu. Funkcja jest, czy w ten sposób jest on przez użytkowników traktowany? Natomiast, no tak, absolutnie myślę, że to jest niepożądany kierunek rozwoju tej usługi. I rzecz nad którą się zastanawiam, no na razie nic na to nie wskazuje. Czyli na ile może być tak, że pojawienie się czy wyścig, jeżeli chodzi o rozwijanie usług wykorzystujących tego typu modele, może nam trochę przeformułować pejzaż, jeżeli chodzi właśnie o konkurencję pomiędzy tymi y, największymi graczami, na ile może stanowić jakiegoś rodzaju okno, żeby weszły tam mniejsze podmioty, na ile na przykład może nam pójść w stronę, w którą bardziej wyspecjalizowane usługi będą zyskiwały na popularności i będziemy odchodzić od tych mainstreamowych y, usługodawców właśnie na rzecz jakiegoś rodzaju mniejszych, nie wiem, czy wyszukiwarek, tak, czy jakiegoś innego rodzaju BAS, które będą po prostu pobudzały konkurencyjność między tymi podmiotami, które na ten moment dominują nam na rynkach cyfrowych, no ale obawiam się, że patrząc na to, jak na razie to wygląda, to nie pójdzie w tę strony, mimo tego, że byłby potencjalnie taki, czy byłby tam potencjał do takich zmian, ale zważywszy na to, jaka jest dynamika na ten moment, to. Niekoniecznie można mieć takie optymistyczne prognozy. Chociaż wraca Microsoft. Ciekawe. <laughs> znaczy Microsoft w jakim sensie? No, Microsoft ma dobrą mnie w tym momencie dzięki temu, że w wyniku tego, A. że wszedł w bliską współpracę z e, OpenAI. Co Jaki wchodzi nam, czy tak z powrotem się objawia na rynkach, na których już można było pomyśleć, że <laughs> nie uda mu się <laughs> A jednak, wielki no. powód. Nie tyle nowi, co dinozaury. Ale to zawsze jest jakiś ciekawy rok w biznesie. <laughs> to prawda. Świetnie. Bardzo dziękuję. Jeszcze tylko chciałam dodać na koniec, bo powiedziałaś Asia, o tych studentach, którzy wykorzystują ChatGPT GPT jako wyszukiwarkę. Tak właśnie sobie pomyślałam, że nie tylko pewnie studenci, ale także inni użytkownicy po prostu nie są świadomi, że Chat i inne takie czaty po prostu halucynują. Teraz to jest bardzo popularne słowo, czyli przekłamują. tak naprawdę właśnie nie przekłamują, bo jak pani Katarzyna powiedziała na początku, one po prostu wskazują statystycznie pewną odpowiedź, tak, która wychodzi im z danych, które posiadają. Także tyle tylko chciałam dodać. Bardzo Wam dziękuję za, za ten podcast. Dziękuję pani Katarzynie Szymielewicz. Dziękuję bardzo. I doktor Janna Mazur. Dzięki. To była gospodarka 360 stopni. Bardzo dziękuję.